8. Klasztor Filipinów. Przed nami gmach Klasztoru Filipinów. Filipini pojawili się w Poznaniu w wieku XVII i objęli sąsiedni kościół św. Małgorzaty, a następnie przystąpili do budowy tego gmachu. Ukończono go w XVIII wieku. Reprezentuje styl późnego baroku, znany również jako Rokoko. Charakteryzowało się ono wyrafinowaną dekoracyjnością co widać w ornamentach między oknami piętra, tuż pod dachem. Po likwidacji zakonu w 1805 roku budynek klasztoru pełnił różne funkcje. Aż z końcem wieku XX na Śródkę wrócili Filipini. Niedawno gmach odzyskał niegdysiejszy, świetny wygląd. Szanowni Państwo, ostatnim punktem na naszej trasie jest Kościół św. Jana Jerozolimskiego. To numer 9 na naszej trasie. Dojście do niego zajmie nam około 10 minut. Proszę obrócić się plecami do klasztoru i popatrzeć przed siebie tak, by Kościół był po lewej. Ruchliwa ulica za rynkiem, widoczna między budynkami, to aleja Prymasa Wyszyńskiego. Aleją tą trzeba iść w lewo. Po mniej więcej pięciu minutach dojdziemy do ronda środka, które musimy pokonać na ukos przejściem podziemnym.